Cześć, tu podcast Magic Talk. Wracamy po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że takich przerw będzie coraz mniej. Będziemy nagrywali dla Was częściej. Standardowo jest ze mną Maciek Chmielarz. Witaj, Maćku. Siema. Ja zapomniałem się chyba przedstawić, więc ja jestem Mariusz Figlus ze strony orlandomagic.pl i porozmawiamy sobie dzisiaj o początku sezonu w wykonaniu Orlando Magic. Za nami już sporo spotkań, bo dokładnie 18. Magic z bilansem 9-9 zajmują 7, 8 miejsce w konferencji wschodniej. No i co? Jak myślisz, czy to jest bilans, z którego możemy być zadowoleni i którego spodziewałbyś się przed rozpoczęciem rozgrywek, czy niekoniecznie? Bo coś mi się wydaje, że niekoniecznie, biorąc pod uwagę, że jak typowaliśmy w poprzednim odcinku podcastu bilans Magic na koniec sezonu, to dałeś 28-54, więc chyba 9-9 po 18 spotkaniach jest dosyć dobrym i fajnym prognostykiem. Aha, czyli wszystko to, co powiedziane, zostało zanotowane. Oczywiście, oczywiście. Także powiem ci szczerze, że jestem zaskoczony, znaczy pozytywnie zaskoczony takim bilansem. Nie sądziłem, że tym bardziej, że nasza ekipa wygrała 7 z ostatnich 10 spotkań. No to jest ewidentnie, tym bardziej jesteśmy na razie, póki co, oczywiście to jest początek sezonu, ale jesteśmy na miejscu premiowanym awansem do playoffów. Nie wygląda to źle, tym bardziej, że podreperowaliśmy bilans u siebie. No i w sumie póki co bym powiedział, że przegrywamy mecze, które tak naprawdę powinniśmy przegrać, a wygrywamy takie, w których jesteśmy stawiani jako faworyt. Oczywiście przytrafiła się porażka z Sacramento, ale też były zwycięstwa na przykład w Bostonie czy w San Antonio, czy nawet przeciwko 76ers u siebie ostatnio. Także ja jestem zadowolony, jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak ta gra Orlando wygląda w tej chwili. No ale póki co cały czas pozostaję takim spokojnym optymistą. Nie będę się jakoś teraz bardzo tym jarał, jak ten bilans wygląda, bo wiem, jak w tamtym roku Magic sobie radzili na początku sezonu. Także póki co spokojnie obserwuję, jak będą sobie dalej radzić i bez żadnych większych emocji podchodzę do tego póki co. No właśnie, bo wspomniałeś o zwycięstwach z Bostonem i z San Antonio. Oba te zwycięstwa na terenie rywali. I czytałem taką statystykę, że to jest pierwszy raz od, nie pamiętam już w tym momencie, ale 92 czy 93 roku, gdy Magic wie. 93 czy. Nie, to chyba była inna statystyka. Od bardzo dawna. Od bardzo dawna. Ja nie wiem, czy to nie było przypadkiem. 2006 rok chyba mówisz, nie? Czy... Dziewiąty, właśnie chyba wtedy, kiedy Magic awansowali do finału NBA. Nawet ktoś chyba na Shotboxie u nas napisał, że to w takim razie prognostyk taki, nie? Że Aha, tak. skoro to się wtedy stało ostatni raz. Właśnie nie pamiętam, czy to była ta statystyka, czy inna, ale sprawdzę to. W każdym razie tak, no ja patrzyłem sobie dzisiaj na ten terminarz, który Magic mieli od początku sezonu i myślę, że jakbym przed sezonem chciał wytypować bilans, to pewnie założyłbym jakieś 8-10, więc myślę, że ten bilans 9-9 jest faktycznie przyzwoity. Cieszy to, że po tym początku 2-6 Magic się podnieśli, bo faktycznie na początku ta gra no chwilami wyglądała strasznie, ławka wyglądała Znaczy strasznie. ona w ogóle nie wyglądała. To naprawdę było. Tak, chwilami się nie dało patrzeć na to, co wyczyniają Magic. Fajne jest to, że się podnieśli, fajne jest to, że wrócili na odpowiednie tory. I też ta atmosfera w drużynie. Podoba mi się generalnie to, że Clifford nie owija w bawełnę i że na konferencji potrafił powiedzieć, że ławka była straszna. Fajne było też to, że zaraz po tym, jak on to powiedział, to Ross, który jest zawodnikiem wyróżniającym się z ławki, zorganizował takie spotkanie dla właśnie zawodników rezerwowych i faktycznie po tym coś drgnęło i ta gra Orlando wygląda ostatnio dużo, dużo fajniej. Bilans 7-3 w ostatnich 10 meczach. Widziałem też dziś statystykę, że w ogóle Magic są pierwszą w lidze drużyną w transition defense. Nie wiem dokładnie, jak to było liczone, czy chodzi o jakieś punkty na posiadanie, ale faktycznie widać, że ta kultura, którą Clifford chciał wprowadzić, że ona zaczyna działać i zaczyna to gdzieś fajnie funkcjonować. No teraz przed Magic duży sprawdzian, bo Trasa. 6 meczów wyjazdowych, tak, z czego 5 pierwszych na zachodzie
i zakończona będzie ta trasa pojedynkiem w Miami. Także zobaczymy. No myślę, że jak się uda przywieźć 3-3 z tego O, wyjazdu, to to będzie będzie bardzo, naprawdę, to naprawdę już będzie fajnie bardzo dobrze. i będziemy mogli w dalszą część sezonu patrzeć z optymizmem. Tym bardziej, że zawsze te trasy po zachodzie Stanów nie leżały nam, zawsze nam się tam ciężko grało. Czy to w Denver, czy wiadomo, Golden State to nie mamy chyba o czym marzyć, czy Portland, czy nawet Phoenix. Zawsze te mecze z tymi rywalami zachodu sprawiało nam dużo, dużo problemów i nie zawsze Magic przywozili fajny bilans z tej trasy, no ale zobaczymy. Wiesz, gdybyśmy mieli do tej pory gorszy bilans, to już po tej trasie moglibyśmy mówić, ok, draft. A teraz jest 9-9, także no zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Niektórzy już mówili draft, jak było 2-6 i się zastanawiali, czy Barrett, czy Zion Williamson, także także Znaczy ja tak to patrzyłem na ten bilans 2-6, mówię, a, no, okej, poczekamy, ale ten, nie, to ale... zdecydowanie za szybko, no Tak, tym to bardziej, że spokojnie. nowy trener, on dopiero pierwszy rok pracuje, także to na efekty trzeba poczekać, ale nie jest źle, także... Tak, no szczególnie ta ławka rezerwowych, wydaje mi się, że tam coś drgnęło. Isaac został przesunięty po tym, jak wrócił po tej kontuzji na ławkę. W ogóle Iwundu w pierwszej piątce strasznie mi się podoba to, że on tam regularnie gra i że czuje się tam pewnie. Nie jest zupełnie spektakularny, ale robi dużo, dużo takich małych, Robi swoją robotę niewidocznych taką. rzeczy. Dokładnie. No dobra, ale przejdźmy do jakby dalszych pozytywów, bo z ostatnich dni mamy Player of the Week na wschodzie, Nikolę Vucevicia. W ogóle Nikola gra niesamowity sezon. Nie jest No aż tak. nie bój się tego określenia, Jakiego? że sezon życia gra. Chyba tak, chyba sezon życia. Pewnie zupełnie nie mamy się tutaj co doszukiwać tego, że jest w ostatnim roku kontraktu i że pracuje na większą kasę, ale faktycznie świetnie się go ogląda. W ataku on zawsze był dobry i zawsze dawał tą wartość i był takim pewnym punktem. Natomiast bardzo frustrowała jego obrona. W tym momencie ona nie jest aż tak zła. Ona jest poprawna, ja bym powiedział. On nigdy nie będzie, wiadomo, jakimś rim protektorem. Chociaż jeden mecz swoim blokiem nam wygrał. Znaczy wygrał go potem Fournier, ale jakby. No jego najlepszy kolega. Tak, dokładnie. Ale do tej sytuacji tym blokiem właśnie Vucevic dopuścił. Ja tak się zastanawiam, czy jeżeli on utrzyma tą formę, to czy ma na przykład szansę na All-Star w tym roku i jak ty to widzisz? Myślałem, że zadasz to pytanie inaczej. Czy utrzyma tą formę, to czy go wymienimy? Ale To wiesz co, jest kolejne pytanie, wyprzedziłeś trochę. Aha. Wiesz co? No czemu nie? Czemu nie? Jeśli, wiesz, to też zależy od postawy Orlando, no bo on może nabijać dobre statystyki, a Orlando może przegrywać mecze, także wtedy na pewno będzie ciężej o kandydaturę do meczu gwiazd, ale jeśli by Orlando tam oscylowało w granicach 8. miejsca, przy tych statach Vucevicia, myślę, że miałby szansę. I wiesz, zawsze jak myślimy Orlando, no to jest, że Gordon, nie? Że to jest nasza pierwszoplanowa postać, a teraz to pokazuje na razie, że nie, że tutaj Nikola się cały czas wybija na to pierwsze miejsce i naprawdę notuje bardzo dobre cyferki. Także jeśli Magic, tak jak mówię, też to zależy od drużyny. Jeśli wyniki będą w miarę okej, to myślę, że mógłby zagrać w meczu gwiazd. Zawsze taki smaczek dla nas i chęć. Jakiś powód, żeby obejrzeć ten mecz, który już od jakiegoś czasu w ogóle nas nie jarają. No ja nie pamiętam, kiedy oglądałem All-Star nawet z odtworzenia. Z ostatniego meczu gwiazd to nawet chyba highlightsy tak przeleciałem po prostu na szybko i zupełnie jakoś mnie to nie jarało. Ale tak, ja jestem tego samego zdania co ty, czyli jeżeli dobra gra Vucevicia doprowadzi też do dobrego bilansu Orlando i to będzie szło w parze i Magic będą utrzymywali ten bilans w okolicy 50%, to ja myślę, że jak najbardziej Vucevic ma szansę na to, żeby w meczu gwiazd wystąpić i wtedy, kto wie, może faktycznie nawet się pokuszę o to, żeby wstać czy posiedzieć i to spotkanie obejrzeć. Ja jeszcze takie jedno przemyślenie miałem odnośnie Vucevicia, bo tak jak wspomniałem, ta jego obrona w tym sezonie wydaje mi się
nie aż tak zła jak w tych poprzednich latach, i tak sobie pomyślałem, czy to przypadkiem nie było tak, że wpływ na tą jego obronę miał też Elfrid Payton, który jakby ta para do spółki. Jak oni zaczynali bronić, to się działy jakieś cuda po prostu na boisku i jakieś dziwne rzeczy. I nie wiem, czy to trochę nie było tak, że właśnie gra Vucevicia obok Paytona sprawiała takie wrażenie strasznie, strasznie tej kulawej obrony, bo on w tym momencie aż tak bardzo się nie gubi. Nie wiem, może jest to też kwestia trenera, może Clifford do niego Wiesz dotarł. co? Przerwę ci możliwe, ale pamiętam jeszcze jak Oladipo tworzył backcourt z Paytonem i dużo osób mówiło, że mamy bardzo, bardzo dobry defensywnie taki trzon, że rozgrywający i rzucający obrońca, ale od razu zauważyliśmy, jak Oladipo został wymieniony, jak Payton został tak by nagi w tej obronie, że po prostu wszystko zostało odkryte i on sobie w ogóle nie radził kompletnie, nie? A ja przez pewien czas myślałem, że on jest lepszym obrońcą od Oladipo. Nawet słyszałem też głosy od innych osób, że mówili, że to jednak Peyton będzie tym najlepszym broniącym w drużynie, no ale tak nie było. Teraz nie ma Peytona, nie ma Oladipo. Vucevic w tej obronie sobie jakoś radzi, ale ja bym zwrócił tutaj uwagę na to, co on robi w ataku. 55% skuteczności z gry. To jest najlepszy procent w karierze. 42% z załuku, 82% z osobistej. No to są zajebiste cyferki, jakby nie było. I naprawdę to jak się patrzy na te statystyki, to naprawdę człowiek się cieszy, bo tak grającego Vucevicia nie widzieliśmy chyba nigdy w Orlando. 42% za 3 to jest w ogóle jakiś kosmos. Ja nie wiem, czy on będzie w stanie to utrzymać. Jeżeli będzie w stanie to utrzymać przy takiej ilości prób, jak oddaje na mecz, no to No on naprawdę. oddaje troszkę mniej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku to były prawie 4 próby na mecz, teraz to nie są, są to niecałe 3 próby, ale no pamiętam, jak Gordon zaczął tamten sezon. On w pewnym momencie miał chyba 63% za 3, też nad tym się zastanawialiśmy i później ta skuteczność drastycznie spadła, ale wiemy, że Vucevic jest lepszym rzucającym zawodnikiem niż Gordon, prawda? No on ma ten rzut ułożony, to jest taki typowy Europejczyk, który właśnie swoją grę opiera tak by na technice i on naprawdę to czucie na przykład pod koszem i te wszystkie jego zagrania, to naprawdę może się podobać jego gra, jego styl gry. A Gordon cały czas nad tym rzutem pracuje, on ma jeszcze moim zdaniem niewyrobiony ten rzut do końca. No, ale Vucevic naprawdę, no, jestem oczarowany, bym powiedział, jego grą w tym sezonie. Tak, i ważna statystyka, jeżeli chodzi o Vucevicia, to jest też ponad 3,5 asysty. Tutaj Też trzeba. najlepszy wskaźnik w karierze. Dokładnie, no poza tym ponad jeden przechwyt, ponad jeden blok, ale to są już takie dodatki, ale faktycznie on wyrasta na takiego kompletnego, na takiego ułożonego zawodnika. I tak, i wspomniałeś że myślałeś, że zapytam cię o jego kontrakt i o to, czy Magic go przedłużą, i to faktycznie jest zagwozdka i faktycznie można się zastanowić, co będzie. Znaczy inaczej, nie to, czy go przedłużą, tylko czy go w lutym wymienią, tak? Bo jakby w pewnym momencie założyliśmy to za pewnik, że Vucevic tylko do lutego w Orlando zostanie i gdzieś powędruje. Mówiło się w zeszłym sezonie nawet o tym, że gdzieś tam nie więcej niż jakiś pik z końcówki pierwszej czy z drugiej rundy za niego się uda uzyskać. Natomiast w tym momencie no wychodzi na to, że to jest naprawdę, naprawdę świetny gracz i no pytanie, czy Magic będą w ogóle myśleli o tym, żeby go zatrzymać, tak? Bo to się trochę kłóci z tą filozofią znaczy z wybraniem Bamby i z tym, że Bamba miał być tutaj tym podstawowym centrem. Gdzieś tam mi chodzi po głowie jeszcze taka myśl w ogóle, że być może Vucevic zaakceptuje rolę zmiennika, tak? I będzie chciał być jakimś takim mentorem i tym drugim centrem, chociaż w to mi się też trochę nie chce wierzyć, bo on ma No, 28 lat i tak, ale jeszcze swój prime przed sobą tak naprawdę. na pewno nie z takimi statystykami, co ma teraz. Także, No właśnie. nie wiem, właśnie teraz, no, widzisz, teraz, no wiadomo, że lepiej jest mieć dwóch dobrych zawodników na jednej pozycji, niż to jest taki pozytywny ból głowy, prawda? No, Bamba to jest jego pierwszy sezon, także on na razie
jeszcze jest powiedzmy w ogóle tak jakby nieprzystosowany jeszcze do tej NBA, powoli wchodzi małymi kroczkami, dostaje swoje minuty, no i w miarę się pokazuje, no ale myślę, że przy takim Wucewiczu no to ma, Bamba nie ma co marzyć o roli startera. To nie wiem, żaden trener chyba nie miałby odwagi na taki manewr. No, Wucewicz jest przed 30, ma 28 lat, tak, mówisz, wchodzi w swój prime. Nie wiem, no ostatni rok kontraktu, nie mam pojęcia, co włodarze Orlando zrobią. Ja ci powiem szczerze, jakby tak grał dalej, to ja bym nie chciał go wymieniać. Po prostu pomyśleć, okej, on daje nam 20 punktów na mecz średnio, jakbyśmy zabrali te 20 punktów, to kto to przejmie? No Bamba nie, Bamba na pewno nie ma takich predyspozycji do gry w ataku. Gordon z Fournierem, no wątpię, żeby ich statystyki później poszły drastycznie tak w górę. No nie, gwałtownie, przepraszam. I nie wiem, na ten moment dla mnie Vucevic powinien zostać, jest najlepszym zawodnikiem w Orlando i powinien ciągnąć tą drużynę. Jeśli wiesz, to też zależy od tego, jaki bilans będziemy mieli przed końcem, przed trade deadline, ponieważ jeśli bilans będzie niekorzystny, no to myślę, że będzie znowu myśl, żeby go wymieniać. Ale na póki co jest dobrze. Wucewicz gra sezonu życia, także znowu wszyscy go kochają, prawda? No tak, czyli tutaj zgodzimy się z tym, że ten bilans Orlando będzie miał wpływ na pewnie kilka rzeczy, zarówno jeżeli chodzi o All-Star dla Wucewicza, jak również to co stanie się w lutym. No właśnie pytanie, czy to, że on ma takie dobre statystyki, podbije na tyle jego wartość w tym ostatnim roku kontraktu, to znaczy na te kilka miesięcy tak naprawdę, no bo od lutego. Jeżeli jakaś drużyna walcząca o playoffy czy walcząca o mistrzostwo przejęłaby go, to też nie miałaby pewności, że Vucevic potem z nimi podpisze przedłużenie. Także to jest to ryzyko, które pewnie trochę obniży tą jego taką wartość przy tradowaniu. Więc no, to może być bardzo ciekawie naprawdę w lutym, w sumie niezależnie od bilansu. Także zobaczymy, jak to się ułoży. Dobra, wspominaliśmy troszkę o Gordonie. Mówiąc o Włóczewiczu, no właśnie, Gordon z nowym kontraktem, bardzo przyzwoitym kontraktem, on przed sezonem był kreowany zdecydowanie na lidera drużyny, na gościa, który tutaj będzie grał pierwsze skrzypce i będzie twarzą Orlando. No póki co można, myślę, powiedzieć, że jest nią Włóczewicz. Tu jeszcze też trzeba wspomnieć, że wyróżnienie dla zawodnika tygodnia było pierwszym bodajże od 2014 roku, jeżeli chodzi w ogóle o Orlando. Wtedy też chyba właśnie Vucevic zdobył to wyróżnienie, więc też taka fajna PR-owa rzecz dla drużyny. No właśnie, a czy Gordon, czy on spełnia oczekiwania, które były w nim pokładane, czy myślisz, że jednak niekoniecznie? Czy jest tym liderem, czy nie bardzo? Wiesz, to jest ciężkie pytanie naprawdę, bo no oczywiście, no patrząc na statystyki, na grę Orlando, oczywiście, że nie jest, bo takim liderem jest Vucevic, ale no Gordon, mi się wydaje, że tutaj cały czas jest problem między, znaczy nie to ja to tak widzę, że Gordonowi rozwój Gordona blokuje Fournier, ponieważ jeśli jesteś zawodnikiem takim jak Gordon, to wiadomo, że chcesz moim zdaniem tak jak mówisz, kreować się na gwiazdę tego zespołu i pokazywać się, wiesz, rzucać jak najwięcej i ciągnąć atak i robić wszystko, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. A nie licząc Vucevicia, to Gordon jest dopiero trzecim zawodnikiem, prawda? Znaczy za Vuceviciem i Fournierem dopiero w liczbie oddanych rzutów na mecz. I nie wygląda to jakoś mega, mega fajnie, bo zdobywa 17 punktów. Skuteczność ma ok, bo prawie 50%, za 3 rzuca lepiej niż w tamtym sezonie, ale na przykład na linii rzutów wolnych to już jest dalej denerwujące 69%. Także tak to nie powinno wyglądać. No niby pracował znowu nad rzutem w wakacje, wrzucał na swoje chyba Instagramy czy wszystkie tam konta społecznościowe, jak ostro trenuje, nawet tam z Durantem i z innymi gwiazdami. No ale póki co ja jestem troszeczkę rozczarowany, bym powiedział. Nie jest to coś, czego oczekiwałem. Myślałem, że to będzie taka eksplozja, tak na samym starcie tam tak poprzedniego sezonu, kiedy miał mega
kozacką skuteczność za 3, kiedy naprawdę tam zdobywał po 40 punktów w meczu. No a teraz to jest troszeczkę inaczej, no ale póki to też nie chcę za dużo mówić ani za bardzo go krytykować, bo może mieć lepszy, może lepiej grać w dalszej części rozgrywek. No ale jakoś podchodzę do tego wszystkiego spokojnie i póki co nie chcę za bardzo mówić, że już nic z tego nie będzie, bo dajmy po prostu czas. Ja mam troszkę inne wrażenie. Ja bym powiedział tak, że on faktycznie, jeżeli chodzi o te statystyki, o ilość punktów zdobywanych na mecz, jest za Gordon, jest za Wucewiczem i przed Furnierem jednak. Teraz ma tam troszkę lepszą bilans, ale no nieważne. Natomiast W sensie oddanych rzutów? A nie, Oddawanych od danych rzutów faktycznie Furnier tak więcej oddaje, to racja. O zdobywane punkty mi chodziło. Aha, nie, no punkty tak. Punkty Natomiast jest dobrze. Mnie się wydaje, że to, że on nie jest tak jakby eksponowany na tą pierwszą pozycję, to właśnie to pomaga mu w tym, że jest fajnym liderem, bo lider niekoniecznie musi zdobywać najwięcej punktów, niekoniecznie musi być takim typowym go-to-guyem. Takiego niestety w Orlando brakuje bardzo już od długiego czasu i ja to powtarzam cały czas, że to jest główny problem Orlando, że nawet Od czasu Vince'a nierozgrywający. Cartera? Od czasu McGrady'ego, powiedziałbym, że od czasu McGrady'ego nawet. A to rodzina, więc. Więc tak, blisko. Natomiast Gordon jest gościem, który robi na boisku praktycznie wszystko, bo on gra po obu stronach parkietu. Świetnie broni, daje radę w ataku też, ma przyzwoitą skuteczność trójek, zbiera piłkę, coś tam zablokuje, coś tam poda. Więc to jest taki Ale. gościu, który jest dosyć pewny i który też jakby sam trener mówił, że w momencie, kiedy on przebywa na boisku, to po prostu gra całej drużyny klei się lepiej. Ale nie, patrz, on ma dobre statystyki ogólnie rzecz biorąc, ale tego tak nie widać, prawda? Jak oglądasz mecz, to nie widzisz tego, że on jest takim, wiesz, no na przykład jak Wucewicz notuje tam 36 punktów, czy 30 punktów, no nieważne, to widzisz, że on naprawdę, wiesz, co chwilę ma piłkę w ataku, rzuca, zdobywa punkty, a u Gordona to jest takie ciche zdobywanie punktów. Czy nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy to jest tylko moje wrażenie takie? No tak, dokładnie, ale to właśnie moim zdaniem też może cechować takiego trochę ukrytego lidera, tak? Właśnie chodzi mi o to, że liderem niekoniecznie musi być ktoś, kto jest na właśnie świeczniku, na pierwszych stronach i zawsze ciśnie tam po 30 punktów, tylko on tak trochę z drugiego rzędu tym liderem jest, ale no miał kilka spotkań takich, gdzie mu faktycznie nie wyszły mocno w tym sezonie, gdzie tam po 4-5 punktów zdobywał, ale raczej jest takim pewnym zawodnikiem i tak jak mówię, po obu stronach parkietu można na niego liczyć. I też pewnie dzięki temu spędza na boisku największą ilość minut z całej drużyny i tutaj się wyróżnia. Więc ja bym powiedział tak, pewnie, że spodziewaliśmy się tego, że on powinien gdzieś tam wystrzelić, w ogóle zrobić jakieś tam niesamowite statystyki, które go pchną do meczu gwiazd. Też mówiliśmy, że przed sezonem, że jeżeli zrobi średnie na poziomie 20-10, to ma szansę na All-Star. Czyli coś, co teraz w sumie robi Wucewicz. Natomiast z pozycji takiego cichego lidera wydaje mi się, że on się sprawdza całkiem fajnie. I jeszcze biorąc pod uwagę to, jaki dostał kontrakt, to w ogóle rewelacja. Znaczy wiesz, ja też nie chcę powiedzieć, że on gra źle. Tylko może moje, czy nasze oczekiwania względem niego są zbyt duże. Że chcielibyśmy, żeby już to było to, nie? On ma dopiero... Gordon ma dopiero ile lat dokładnie? Mam wrażenie, że my co roku mówimy, że on ma dopiero i tak, podajemy ile. Nie, no ale patrz, 23 lata, no jasne. Kurde, sorry. Piąty sezon w NBA, a 23 lata. Dopiero, no. Tak, dokładnie. Tak, znaczy ja mówię, mnie się wydaje, że jemu taka rola drugiego, trzeciego zawodnika w drużynie będzie bardzo odpowiadała i on się będzie świetnie w tej roli sprawdzał jako taki właśnie taki generał na parkiecie, ale niekoniecznie go to guy, niekoniecznie ta pierwsza opcja w ataku. A powiedz mi na przykład, odnieś się do tego, jeszcze bym chciał, żebyś się odniósł do tego, co ja powiedziałem odnośnie Fourniera. Myślisz, że jakby na przykład Francuza nie było u nas w zespole, Gordon by bardziej rozwinął skrzydła, czy nie? Czy jak ty w ogóle widzisz tą ich, wiesz, współpracę i to wszystko? Że to są zupełnie inne pozycje, nie? Bo Gordon jest rzucającą tak, obrońcą. To są inne pozycje, tylko chodzi mi o tak jakby pozycje w szeregu. Nie wiem, nie mam poczucia, że oni jakoś walczą o pozycję w szeregu, czy drugi, czy trzeci, czy pierwszy w ogóle z Łucewiczem i czy jakoś tam się ścigają o to, kto będzie
kto będzie tą twarzą drużyny i kto będzie grał pierwsze skrzypce. Wydaje mi się, że chyba nie. Natomiast co do Fourniera, to też wydaje mi się, że chyba on nie do końca gdzieś tam, szczególnie ze swoją grą w tym sezonie, która jednak trochę odbiega, myślę, od oczekiwań, że on chyba jest też bliżej w tym momencie odejścia w lutym niż Vucevic, bo już przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu mówiło się o tym, że on jest na trading bloku i że Weltman szuka dla niego wymiany. I mam wrażenie, że on w dalekosiężnych planach Orlando nie jest chyba uwzględniany, więc możliwe, że niedługo się przekonamy o tym, czy faktycznie Gordon wystrzeli, jak Vucevicia nie będzie miał przy swoim boku. No dobra, a jeżeli chodzi, bo też wspomniałem o tym, że Fournier trochę zawodzi, że gdzieś tam niekoniecznie spełnia te oczekiwania, i to w sumie jest prawda chyba, bo jednak kiepskie średnie prezentuje i no to jest też dziwne, że ja to mówię w sytuacji, kiedy on rzucił game winnera, a w meczu z Toronto o mały włos nie doprowadził do dogrywki tym świetnym wsadem w końcówce. Potem niestety Green wykończył Magic. Natomiast gdzieś tam wydaje mi się, że spodziewaliśmy się jednak po Fournierze troszkę więcej. No ale kto dla ciebie jest takim największym zaskoczeniem i największym zawodem tego sezonu? Mówię o pojedynczych zawodnikach, nie? Możesz tam jednego, dwóch wymienić, powiedzmy, na każdą ze stron. Bo Znaczy... dla mnie takim jakby cichym, mega fajnym zaskoczeniem jest na przykład Iwundu. Aha. Nie, ja ci powiem, że tak sobie o tym myślałem, to ja bym wskazał DJ Augustina, bo wszyscy tak w sumie, ja też trochę poproszę, tak przed sezonem mówiliśmy wszyscy, że nie mamy rozgrywającego, że nie mamy. Wiesz, że gra, będziemy zaczynać tak by mecz w czterech i że wiesz, że ogólnie on sobie nie da rady. A póki co sam fakt, że nie można się do niego doczepić, bo nie możemy, bo ma najlepszy procent za trzy w karierze na ten moment. Rzuca to prawda, zdobywa niby niespełna 11 punktów, ale to nie jest mało jak w sumie na jego rolę w zespole. Jest skuteczny, osobiście też trafia bardzo dobrze i też asystuje, bo 5 asyst na mecz to też jak na takiego zawodnika jego pokroju to nie jest źle. Także ja bym jego wskazał. Nie chciałbym tam szukać innych zawodników, nawet dobrze grającego z ławki Rosa czy Vucevicia, ale naprawdę tylko daję go dlatego, że właśnie między innymi ja też właśnie tak mówiłem o nim nie w jakichś superlatywach. Ale zaskoczył mnie na plus i jego bym wskazał. A co do pytać tylko o pozytywy czy o negatywy też? Zarówno zaskoczenie pozytywne, jak i negatywne. No to zaskoczeniem to, znaczy takim zawodem, no to może nie chciałbym wskazywać jakiegoś zawodnika, tylko ja bym teraz znowu podał tutaj problemy zdrowotne Izaka, bo to jest, kurde, co jest kolejny sezon. On ma znowu, już rozegraliśmy w tym sezonie 18 spotkań, a on do tej pory już opuścił 6 meczów. To jest troszkę dużo moim zdaniem, tym bardziej, że on w poprzednim sezonie też miał problemy z prawą kostką. Także, no nie wiem, jest chłopak łamliwy bardzo, jest kruchy i troszkę mnie to zaczyna zastanawiać, czy on da radę rozegrać jakiś, wiesz, sezon na, nie wiem, przynajmniej 70 spotkań. No tego nie jestem pewny, ale bardzo bym chciał. Tak, no te kostki Isaaca. Ja też chciałem wskazać Isaaca, zarówno jeżeli chodzi o właśnie kontuzjogenność, jak i sam grę. On Samo grę? miał dwa występy, gdzie tam zdobył dwucyfrową liczbę punktów, natomiast pozostałe raczej takie ciche. Pewnie te kostki też mają na to wpływ. I on faktycznie pokazał też wielokrotnie, że faktycznie zdrowy Isaac, który nabierze doświadczenia, nabierze masy, będzie naprawdę X-faktorem dla Magic, bo i obrona jego jest świetna, i też potrafi gdzieś tam wyczyścić tablicę i fajnie zagrać. Natomiast no, brakuje mu tego obycia, ogrania, i fajnie jednak, żeby te kostki jego się ustabilizowały. Z tego co czytałem, to jakiś lekarz czy trener, który pracował ze Stephenem Curry'm, zaoferował się, że udzieli jakichś tam rad i wskazówek O kurczę. Isaacowi, żeby pomóc mu w tym, żeby właśnie się to nie stało jego chronicznym problemem, te kostki.
Z Karym się udało, także mam nadzieję, że jednak Isaac te swoje kostki też jakoś tam opanuje. Natomiast jeżeli chodzi o taki największy zawód, to chyba jednak Jonathan Simmons, bo trzeba przyznać, że on jest fajnym walczakiem. On tam się stara, on dostaje się na linię, potrafi też wziąć piłkę w ręce, jak nie idzie. Natomiast no, totalnie nie może gdzieś tam znaleźć piłka drogi do kosza w tym sezonie po jego rzutach. I to w takim ogólnym obrazie daje jednak poczucie, że ten zawodnik jest no słaby. No, 20% za 3 niecałe to jest coś, co No ciężko to jest. skomentować w ogóle. No. Także ja chyba wskazałbym tutaj jego jako takiego zawodnika, po którym spodziewałem się jednak więcej. Tym bardziej, że pierwszy sezon miał naprawdę fajny. Tak. No on się wpasował, dostał więcej minut w Orlando niż w San Antonio. Może później, jak już, bo on rozegrał też sporo spotkań jako zawodnik podstawowego składu, to było troszkę gorzej. Ale ogólnie naprawdę bym powiedział, że ten pierwszy sezon jak najbardziej na plus, a teraz no widać to, że jakoś źle wszedł w te rozgrywki. No może z czasem będzie lepiej, no gorzej chyba być już nie może, prawda? Tak, i on też walczy o kontrakt przecież w sumie, bo ten ostatni rok w Orlando jego jest niegwarantowany, więc zobaczymy, jak to się potoczy i czy też nie stanie się przypadkiem w lutym jakimś takim trade kickerem dla Orlando. A trener? Jego wrażenia, jeżeli chodzi o trenera i to co póki co robi, bo mnie się bardzo, mega mi się podobało to, że on potrafił powiedzieć właśnie na konferencji, nie owijać w bawełnę, nie słodzić, nie mówić, że oczywiście porażka jest moją winą, biorę wszystko na siebie i takie Tak. pitu-pitu korporacyjne, Głaskanie które... zawodników i ten, żeby tylko nikomu nie podpaść. Właśnie to jest fajne, że na przykład, wiesz, może u nas też nie ma wielkich gwiazd w drużynie, dlatego jest mu łatwiej prowadzić ten zespół. No i już po pierwszych meczach widać, że wiesz, no początek był słaby. Teraz zaliczyliśmy naprawdę fajne 7 zwycięstw w ciągu ostatnich 10 meczy. No i myślę, że Clifford może spokojnie robić swoją robotę, tym bardziej, że jest chyba trenerem, który lubi dyscyplinę. I widać, że zawodnicy go słuchają i to póki co się zazębia. Orlando gra ok, także troszkę mi się kojarzy z tym właśnie tak Scott Skiles objął naszą drużynę. Też początek był taki sobie, a później mieliśmy ten bilans chyba 19-12, co dawało nam drugie miejsce w konferencji przez jakiś czas. I naprawdę to wyglądało bardzo fajnie. Także myślę, że pod Cliffordem, no wiesz, może to jest taki trener chyba, który lubi takie zespoły. Nie jakiś zbitek gwiazd czy drużyny, które będą tankować, ale taką właśnie drużynę z przeciętnymi, powiedzmy, zawodnikami w lidze, bez żadnych super gwiazd, ale myślę, że. Znaczy myślę. No moim zdaniem to wygląda fajnie na ten moment i jestem zadowolony jak najbardziej z jego pracy, z tego co robi. Także złego słowa nie powiem. Tak, to ja tak jak mówię, podobało mi się przede wszystkim to, że nie owijał w bawełnę, że potrafił wyrazić swoje niezadowolenie publicznie i jakby to, co wszyscy widzieli, potwierdzić. A druga sprawa też podoba mi się to, że w momencie, kiedy Isaac złapał kontuzję, do pierwszej piątki wskoczył Yundu. W ogóle bardzo fajny pomysł moim zdaniem, bo to pokazuje też, że zawodnik, który zdobywa 0 punktów w meczu, może z powodzeniem grać, znaczy nie to, że w każdym meczu, tylko miał gdzieś tam ostatnio takie spotkanie i Jundu, że skończył bez punktów, że on cały czas może być przydatnym zawodnikiem i pewnie grać w pierwszej piątce. I fajne jest to, że jak Isaac wrócił, to Jundu w tej pierwszej piątce został. Pewnie to wynika trochę z tego, że Isaaca jednak włodarze drużyny chcą troszkę oszczędzać, żeby ta kostka jego się ustabilizowała. Ale też decyzja generalnie odważna i widać, że ona się bardzo fajnie sprawdza, bo Isaac też daje sporo świeżości z ławki, jak już gra i wskakuje na swój fajny poziom. Także bardzo mi się ten ruch Clifforda też podoba. Jedyne, do czego się można przyczepić chyba, ale to już jest problem chyba trzeciego trenera, że jesteśmy ostatnim zespołem pod względem dostawania się na linię rzutów osobistych. 18 prób to jest naprawdę mało. No, wiadomo, że to teraz przychodzą że mniej rzutów osobistych jest związane z tym, że jest więcej trójek, ale sam fakt, że cały czas jesteśmy w ogonie ligi, to jest to, czym i ta skuteczność, to nawet
to wiesz, to też nie jest czymś, czym można się chwalić. Czyli nie wiem, czy to jest kwestia trenera, tutaj chyba jednak jest brak takiego Zawodników? zawodnika, który faktycznie będzie takim mega dynamicznym graczem, gościem, który weźmie piłkę i po prostu jak nie idzie, to on gdzieś tam się wpakuje pod ten kosz i będzie szukał kontaktu, żeby ten faul złapać. Takie mam wrażenie, my takiego gracza od bardzo dawna nie mamy. Od czasu Vince'a Cartera. Tak jest, od czasu kuzyna Vince'a Cartera. Nie, żebyśmy się śmiali nigdy. Muszę przypomnieć, że Carter to jest mój ulubiony zawodnik, także nigdy bym się z tego nie śmiał. Tym bardziej gratuluję 25 tysięcy punktów w NBA. Tak, on chyba w ogóle odmłodniał znowu w tym sezonie. Paczki jakieś tam, windmille i jeszcze te 25 tysięcy teraz. On jest całe życie młody. W sumie tak. Tylko trochę schorowany był, ale tylko się cieszyć. No to w sumie z mojego dzieciństwa jeszcze został chyba Dirk tylko i... No i on chyba z klasy draftu w latach 90. to chyba tylko ich dwójka została. Tak mi się wydaje. Możliwe, nie wiem. Dirk ostatnio dostał też jakieś klucze do miasta, więc też jest w ogóle w Dallas. Co dostał? Klucze do miasta? Klucze do miasta, Dallas, tak. A. O kurde. Czy jak może wejść, jak nikogo nie ma, tak? W mieście? Tak, czy... tak, dokładnie. Nikogo nie ma, tam wszyscy śpią, a on sobie wchodzi na luzaku. Na legal, okej. I to jeszcze Niemiec, nie? Ciekawe, czy Włócewicz dostanie klucze do Orlando, jak... Do Disneylandu. O, dokładnie tak. Dobra, myślę, że na dzisiaj będziemy kończyli. Mam nadzieję, że kolejny odcinek się uda nagrać w mniejszym odstępie czasu niż ten jest nagrywany od poprzedniego. No to co? Przed nami teraz ciężki okres do kibicowania, ciężka trasa Magic. Mam nadzieję, że po niej uda się jakoś nagrać kolejny odcinek i będziemy sobie mogli omówić to, jak Magic się na niej spisali. I to powinno To dać jeszcze też dalszy obraz tego, jak może wyglądać ten sezon. Możesz powiedzieć, znaczy typować, jak mamy teraz tą swoją sześciomeczową trasę wyjazdową, jaki bilans obstawiasz? Ja ci przypomnę, Nuggets, Lakers, Golden State, Portland, Suns i Heat. No Heat to już u nas na Florydzie, ale cała ta sześciomeczowa trasa. Czy ja myślę, że z Lakersami niedawno wygraliśmy, więc czemu mamy tego nie zrobić drugi raz? Z Phoenix i z Miami spokojnie też możemy powalczyć. Z Blazersami będzie mega trudno, z Nuggets podejrzewam, że też. A Warriors to zależy pewnie od tego, czy oni tam się poukładają, bo też mi się troszkę teraz... Czy Steph wróci, nie? No właśnie dzisiaj czytałem, że zarówno Steph, jak i Green, oni mają niby zagrać z Magic. Takie są dalekosiężne plany. Także jeżeli wrócą, to pewnie będzie ciężko z nimi powalczyć, chociaż trudno wyczuć, bo Magic też pokazali, że są nieobliczalni. Ja powiem tak, 3-3. Biorę w ciemno. Jakby myślę, że zarówno to jest realne, jak również nie będę niezadowolony, jak po tej trasie Magic będą mieli bilans 12-12 i w grudzień wejdą z takim właśnie bilansem. Myślę, że to będzie ok. To ja, żeby nie być takim pesymistą, to pójdę aż o krok do przodu. 4-2 do przodu postawię, że 4 zwycięstwa, 2 porażki. To ja bym, zobaczymy. To ja bym wolał, żebyś ty miał rację. No to ja też bym tak wolał, no ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, dzięki wszystkim, dzięki Maciek za rozmowę i nie ma sprawy. Widzimy się, znaczy również nie dziękuję. Widzimy, tylko w zasadzie słyszymy. Słyszymy. Mam nadzieję, tak, że jakoś niebawem. Już przed świętami może, jeśli się uda. Tak, żebyśmy mogli złożyć świąteczne życzenia przy okazji. Dokładnie. Także dziękuję bardzo i dobranoc. Dzięki, Go Magic, dobranoc.